Witam Państwa serdecznie. To jest Defense 24, Week, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni ostatniego tygodnia, co tym razem dla Państwa przygotowaliśmy, wróciły walki o Górskiej Karabach rosomaki dla Ukrainy z Polski. Co dzieje się z F35, bo są niepokojące informacje, a także przeanalizujemy materiał wideo z Ukrainy dotyczący rosyjskiego czołgu T-90. Dajcie łapkę w górę dla naszego programu. Zasubskrybujcie nasz kanał. Zaczynamy. I jesteśmy z Państwem po intro. Witam się z Państwem. Michał Bruszewski, Jacek Rałbo i Damian Radka. I przechodzimy już do tematów, które dla Państwa przygotowaliśmy. Wróciły walki na Kaukazie, wróciły walki o Górski Karabach, znowu starcie pomiędzy Azerami a Ormianami. Jacek, co wiemy o tej sprawie? No, i czy to nie jest tak, że to nieprzypadkowo wraca w momencie, kiedy są walki na Ukrainie i Rosji, nie idzie po prostu tam? Przypadkowość w relacjach międzynarodowych, szczególnie, gdy jest tutaj wpisany czynnik wojskowy, no jest rzeczą tak naprawdę złudzeniem, to zawsze jest wpięte w jakąś relację międzynarodową, szczególnie, że oba państwa, które w jakimś stopniu miały ten antagonizm wpisany w związku właśnie z Górskim Karabachem, zawsze patrzyły na zewnętrzne działania aktorów, takich jak Rosja, aktorów takich jak Iran, takich jak Turcja, więc Tutaj nie ma przypadku, i sądzę, że każdy ekspert od tego regionu zdaje sobie z tego sprawę, że no, Azerbejdżan zyskał bardzo dużo. Przede wszystkim no, skonsumował ten sukces wojskowy, który osiągnął wcześniej. No bo wiemy, że zostały naruszone linie obrony. Pokazano też wcześniej, w tym wcześniejszym konflikcie, który był szeroko omawiany, że pewne formy taktyki działania, nawet w trudnym terenie. I przy użyciu nowych systemów uzbrojenia, które Azerbejdżan kupował, no, dały im sukces operacyjny. No, dzisiaj przekuto to moim zdaniem na sukces strategiczny. nież wiązałbym tego tylko i wyłącznie z kwestiami politycznymi, chociaż one są kluczowe, tak? no, bo widzimy co się dzieje w Armenii. My widzimy tak naprawdę pytania o przyszłość tego państwa, jeśli chodzi o kierunki współpracy z Zachodem. Bo jest właśnie bardzo ciekawe, ćwiczenia z Amerykanami. Co się, no... znaczy, to, to, drogi Michale, szanowni państwo, to jest moim zdaniem chyba rzecz, którą warto zaakcentować. Ćwiczenia wojskowe, bo często ja mam takie wrażenie, że ktoś mówi: A tam kilkuset żołnierzy ćwiczyło, czy tam, nie wiem, kilkudziesięciu. Ćwiczenia wojskowe zawsze mają ten charakter pewnego narzędzia politycznego. I tutaj, w moim odczuciu, z racji właśnie toczonych walk w Ukrainie, myśmy mocno nie zaakcentowali tego, ale to jest istotne, że Amerykanie próbują wejść, próbują tak naprawdę też skonsumować pewne osłabienie rosyjskie, jeżeli chodzi o tą presję na ten region. Ale czy to się udaje, to też nie wiemy do końca, dlatego że moim zdaniem polityka Azerbejdżanu, polityka Armenii to nie jest 0-1, to jest naprawdę wiele różnych odcieni, nawet polityki wewnętrznej. Mam wrażenie, że my dążymy do uproszczenia maksymalnego, dlatego że już się pogubiliśmy. Jest tak wiele punktów zapalnych na świecie, tak wiele potencjalnych. Konfliktów, że sądzę, że tutaj ci eksperci, którzy się zajmują na co dzień tymi relacjami Azerbejdżanu i Armenii, to załamują ręce, bo dążymy do jakiegoś takiego prostego odpowiedzenia sobie na te pytanie, dlaczego na przykład Armenia odpuściła, dlaczego Azerbejdżan wygrał, dlaczego tak naprawdę Rosja się zachowuje tak, jak się zachowuje co robią tam Amerykanie, ale sądzę, żebyśmy półtorej godziny tutaj mogli sobie podyskutować. Zapraszamy Państwa przede wszystkim na Łamy, Defense24. Um, bardzo dużo artykułów, które no niestety tą szarość pokazują. Niestety, bo często po prostu mamy taką tendencję, żeby szybko, łatwo znaleźć y, odpowiedź, ale jej nie, nie ma tutaj, no bo Moim zdaniem to nie jest koniec drogi, no bo pytanie teraz jest politykę wewnętrzną Armenii, w którym kierunku pójdzie, a, a to będzie skutkowało regionalnymi relacjami, no bo tak jak wcześniej starałem się też, przepraszam, w sposób uproszczony nakreślić, to jest polityka nie tylko Armenii Azerbejdżanu, to jest polityka tak naprawdę kilku, być może nawet kilkunastu aktorów zewnętrznych. Damianie, w 2022 roku oglądaliśmy, można powiedzieć, pierwszy. Taki współczesny konflikt, który trochę wyłamywał się tym schematom z Bliskiego Wschodu. Było bardzo duże użycie bezzałogowców ze strony Azerbejdżanu. Wówczas ormiańskie czołgi były przez nie niszczone. Powyciągano wnioski, no przypomnijmy, te walki w Górskim Karabachu w 2022 roku trwały ponad 40 dni, więc... I rola wojsk specjalnych, to też powiedzmy tak, sobie szczerze, że to, tak, to, to synergia. Tak, ten element wojny psychologicznej i tak dalej, ale ja pamiętam opinię ekspertów po 2022 roku, że... Po 2020 roku, że i po tym właśnie starciu azersko ormiańskim że to jest jakby już zmierzch czołgów, że czołgi już się na współczesnym polu walki nie przydadzą. Mamy 2022 rok inwazji Rosji przeciwko Ukrainie, czołg się okazuje jednak kluczowym środkiem walki. Jakie ty masz refleksje odnośnie tych porównań Kaukas-Ukraina? Czy przede wszystkim, niestety, na podstawie często edytowanych nagrań odpowiednio spreparowany, że tak się wyrażę. E, opinia publiczna, bo to głównie opinie publiczna chodzi nie o faktycznie osoby, które zajmują się daną tematyką, e, w sposób, no, zgłębiając ją e, wyciąga się zbyt pochopne wnioski, zbyt daleko idące wnioski. E, bo po pierwsze, czy faktycznie w tym e, Karabachu e, te drony niszczyły te czołgi, takie, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie. To, że dany pojazd zostaje trafiony, mówimy to oczywiście o pojaździe opancerzonym i na jego pancerzu następuje eksplozja głowicy, nie oznacza, że ten pancerz został przebity, a pojazd został zniszczony. Eee, tak naprawdę na chwilę obecną e, nie mamy pełnych danych, ile sił i środków e, takich niekonwencjonalnych, powiedzmy nie armata czołgowa z dedykowaną amunicją przeciwpancerną, czy nie przeciwpancerny pocisk kierowany ile tych sił i środków trzeba zużyć na zniszczenie tylko jednego dobrze opancerzonego pojazdu. Takich danych nie ma tak naprawdę. Jeżeli z Ukrainy na przykład pojawią się takie dane, to dopiero za kilka lat, kiedy, zosta... kiedy wojna przede wszystkim się zakończy i będą zbierane dane z pola bitwy już bezpośrednio e, i zostaną poddane analizie. Bardzo głębokiej analizie. To no taki przykład, bardzo ciekawy myślę. Rok 1991, pustynna burza też było to broń pancerna, większości nie nadaje, tylko lotnictwo i tak dalej. Eee, swego czasu, to było dobre parę lat temu, eee, dyskutowaliśmy o tym dużo z kolegami, którzy dotarli do materiałów Pentagonu. I co się okazało? Okazało Ale się. Że... Jawnych? jawnych, oczywiście. No, dobrze, eee, to to absolutnie <laughs> jawne analizy Departamentu Obrony Pentagonu, Armii Amerykańskiej, czy z zbrojnych USA. Tam były bardzo ciekawe wnioski. Po pierwsze. Większość irackiego sprzętu pancernego została zniszczona przez sprzęt pancerny sił koalicji. Po drugie, często było tak, że piloci lubili sobie pofantazjować trochę i często, oczywiście nie chodzi o pojedyncze samoloty, ale e, pojedyncze formacje samolotów jedna po drugiej atakowały dokładnie te same wraki. E, trzeba by jeszcze raz dotrzeć do tych materiałów, one są bardzo ciekawe, e, ale pokazywały przede wszystkim to, Zresztą to tak samo jest z okresem II wojny światowej. Oczywiście. Teraz, kiedy mamy już dostęp do odpowiednich dokumentów, sporządzanych statystyk z okresu II wojny światowej, okazało się, że szczególnie na zachodzie był taki mit, na przykład w Normandii, że to alianckie lotnictwo taktyczne niszczyło niemieckie zagony pancerne. Nic bardziej mylnego, tak naprawdę to yy, skuteczność samolotów była poniżej 10%. Jeżeli chodzi o eliminację niemieckiej broni pancernej. Większość padła yy, ofiarą artylerii alianckiej lub czołgów po prostu. Ja bym jeszcze. W, w tym Polskich tak. wrócił, yy, bo poszedłeś już. Yy. W głęboką historię tak. analizę II wojny światowej wrócił do tego konfliktu w Karabachu. Zauważmy, że być może myśmy poszli torem właśnie tego, co powiedziałeś czyli pewnych stereotypów. Nagle jeden typ dron został okrzyknięty bohaterem ówczesnego konfliktu. Wiemy, że wybudowano na nim markę tego rozwiązania technicznego. Pewnie Państwo dobrze wiedzą, ale pominę na razie, żeby tak naprawdę nie skupiać uwagi na tym. Ale zauważmy, jak istotne było kwestia, jak istotna kwestia była dla strony Azerbejdżanu jeżeli chodzi o rozpoznanie linii obrony i użycia artylerii, makietowej mm. i lufowej. I to było, moim zdaniem, coś w stylu takiego przedsmaku tego, co mamy dzisiaj, w kontekście wojny, którą no, tak naprawdę rozpoczęła Rosja agresją z lutego 2022 roku. I wydaje mi się, że patrząc na bardzo tak naprawdę te dwa konflikty, może nie zbliżone do siebie, ale to co one gdzieś tam się spinały ze sobą, no to wydaje mi się, że dzisiaj powinniśmy powiedzieć, że to był element ostrzeżenia, jak istotne było raz zmapowanie linii obronnych w Górskim Karabachu, które były budowane przez lata były traktowane jako takie wręcz niezdobywalne, tak, no bo była przewaga wysokości, tak jest. teren, tak naprawdę użytowanie wojsk i pewne nasycenie linii obronnych również tymi elementami ochronnymi, a nagle... Druga strona, poprzez zwiększenie świadomości sytuacyjnej, poprzez nowe technologie, w tym izraelskie technologie, bo my mówiliśmy bardzo często o tych tureckich systemach bezłogowych, tych BSP, ale zauważmy, że w tle tak naprawdę modernizacji wojska Azerbejdżanu są świetne technologie izraelskie. I mówię, moim zdaniem, tu powinniśmy jednak, jeżeli byśmy gdzieś w przyszłości poszukiwali takich sygnałów, jak będzie wyglądała wojna w Ukrainie, poszukać właśnie roli znaczenia artylerii, ale w pięciu jej. Systemy bezzałogowe, systemy nowoczesnego tak naprawdę rozpoznania linii przeciwnika i porażenia go, nawet nie na tej zasadzie, co mówiłeś, że e, skupiliśmy się na filmiku, gdzie Czołg został zaatakowany i tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje, ale właśnie takiego systemowego e, no, minimalizowania przewag, e, które miała um, strona e, tutaj armeńska w, w, w Górskiego Karabachu. Tutaj też widać te dwie różnice. Starcie w latach 90., które Ormianie wygrali i tą enklawę utrzymali. I też, tak jak powiedziałeś Jacku, te dogodne pozycje, które pozwalały im myśleć, że Karabach jest cały czas do utrzymania i tą lekcję nowych technologii wojennych, o których wspomniałeś... To który czy... jest modernizacja Azerbejdżanu, I a... powiedzmy tak Aze... Azerbej... Tak, Azerbejdżan tutaj jednak zdeklasował technologicznie. Damianie, przedmęcił słowa. Tu jeszcze chodzi o to, że no, um, Ormianie przyzwyczaili się, tak jak mówicie, do tego, że te pozycje obronne były no, dobrze ufortyfikowane i przy użyciu klasycz... klasycznej artylerii, która nie jest zbyt celna, no. były do utrzymania. Ale kiedy dochodzimy do momentu, kiedy artyleria może użyć na przykład amunicji precyzyjnej, to trafienie w oko, w bunkier i to trafienie w taki sposób, żeby go jak najbardziej skutecznie porazić, na przykład przez yy, otwory strzelnicze, które są osłabionym obszarem yy, opancerzenia bunkra, tak? To już zmienia zupełnie postać rzeczy. A przede wszystkim nie naraża strony atakującej bezpośrednio na straty. Mogą przygotować sobie atak poprzez właśnie precyzyjne ataki artyleryjskie, ale to jest coś, w co inwestuje każda nowoczesna armia. Popatrzmy na armię amerykańską. Oni inwestują w takie rzeczy jak właśnie precyzja artylerii, zwiększenie jej zasięgu, zwiększenie jej szybkostrzelności, zwiększenie jej mobilności to jest nowoczesna artyleria, która pozwala skutecznie także Przełamywać linie obronne. Na dobrą sprawę dzisiaj, jeżeli mówimy w kontekście Ukrainy i ukraińskiej ofensywy, jedyną armią na świecie obecnie, która jest przede wszystkim szkoli się, po drugie, jest przygotowana do pokonywania linii obronnych, takich jak zrobili Rosjanie, jest tylko armia amerykańska, bo ma siły i środki i przede wszystkim regularnie takie operacje ćwiczy w Narodowym Centrum treningowym Fort Irwin. Jeszcze zwróć uwagę, to powiedziałeś o szkoleniu. I moim zdaniem to też jest jedna tak. cecha przygotowania wojsk Azerbejdżanu, która wpłynęła zarówno na ten konflikt, o którym mówiliśmy, ale też tą rzeczywistość dzisiaj. Chociażby wojska specjalne Azerbejdżanu, które regularnie ćwiczą z Turkami. A te duże ćwiczenia, które są przeprowadzane, to jest wielki atut, dlatego że na akurat jednostki Sił Operacji Specjalnych potrafią wejść głęboko, rozpoznać te dokładne namiary, podać. Do systemów, o których mówiłeś, czy tych systemów precyzyjnego rażenia, ale nawet i nieprecyzyjnego, tylko położenia tak naprawdę takiej nawały ogniowej na poszczególne miejsca, żeby móc je zablokować. I wydaje mi się, że przez przespano również ten efekt po stronie oczywiście Górskiego Karabachu i Armenii, efekt długofalowych ćwiczeń i wpływania tak naprawdę na tę doktrynalną stronę ze strony Turcji i Azerbejdżanu. Azerbejdżan chciał się uczyć. I to mu trzeba powtórzyć. Azerbejdżan nie stwierdził, że mogę sobie kupić spółki kilka systemów, tylko ja te systemy muszę umiejętnie wykorzystać, bo zwróćmy uwagę, że my tam mówimy o systemach, tak tureckich, mówimy o systemach izraelskich, które chwaliliśmy, i mówimy też jeszcze o na przykład takich systemach, jak Polones, tak? Czyli wpiąć to w jeden system, to też to nie jest zasada taka, że no nie wiem, armia jakakolwiek może sobie kupić spółki i następnego dnia przeprowadzić udaną kampanię z użyciem trzech, czterech różnych źródeł pozyskiwania sprzętu. To jest sukces nie tylko, bym powiedział, w zakresie państwa, że może kupować, ale też wojska, że wpięło to w doktrynalnie, wpięło to w modele tak naprawdę działania na polu walki, w skomplikowanym terenie plus jeszcze rozpoznanie plus jeszcze wywiad, także wydaje mi się, że ten konflikt on dzisiaj jest w cieniu rzeczywiście tego, co się dzieje tutaj w Ukrainie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że po latach będziemy go analizować też pod kątem kilku innych aspektów, które dzisiaj są zwiększone albo o wiele lepiej widoczne właśnie w tej agresji rosyjskiej na Ukrainę. I przechodzimy do kolejnego tematu. Tematem są Rosomaki z Polski nad Dniepr dla Ukrainy. Damian, co wiemy o sprawie, bo już pojawiły się informacje, jaki wolumen my pojazdu wysłaliśmy. To znaczy Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, tutaj konkretnie sekretarz obrony Lloyd Austin, podał taką informację, że Polska przekazała łącznie 100 Rosomaków. Nie podano w jakich konkretnych wersjach, no możemy spodziewać się, że większość to jest oczywiście wariant kołowego transportera opancerzonego zwierząt Hitfis 30P. E, natomiast oczywiście nie można wykluczyć, że są tam różne warianty specjalistyczne. E, natomiast też, też w kontekście tego, że Ukraina miała od nas kupić Rosomaki. Na chwilę obecną oni otrzymali maszyny z zasobów wojska polskiego. E, natomiast kolejną kwestią jest ten zakup tych Rosomaków. Zobaczymy jak to się rozwinie, biorąc pod uwagę obecne trudne Napięcie. relacje między stroną polską a ukraińską i te napięcia, o których wspomniałeś. E, natomiast no, trzeba pamiętać, że e, 100 maszyn nie jest aż tak duży ubytek, e, bo jednak tych Rosomaków trochę wojsko polsko trzymało. E, teraz przygotowywane są Rosomaki z nowym systemem wieżowym ZFSW-30. E, szykuje się kwestia e, Rosomaka L. E, no i słusznie, Ministerstwo Obrony Narodowej łącznie z Polską Grupą Ozbrojeniową podpisało umowę i podjęto działania na temat opracowania nowego KTO, już polskiej konstrukcji, który ma się w przyszłości pojawić, na początku uzupełnić Rosomaki, a potem je zastąpić. I tutaj dodajmy, Damianie, że w trakcie tegorocznego Salonu Przemysłu Obronnego Międzynarodowego w Kielcach, no temat KTO był w gwarach dość mocno dyskutowany i właśnie ta kwestia KTO dla Przyszłości wojska polskiego no, będzie stanowiła jeden z elementów również takiej szerszej analizy, bo ja sam nawet słyszałem ty pewnie jeszcze częściej te dyskusje właśnie w Kielcach. E, tak, chociaż trzeba pamiętać o jednej rzeczy. KTO, tak na dobrą sprawę, e, nie jest priorytetem dla wojska polskiego, dla wojsk lądowych. Priorytetem jest nowy bojowy wóz piechoty Borsuk. To jest ważniejszy projekt, e, no bo jednak po pierwsze tych wozów będzie więcej. Po drugie, podstawowym środkiem transportu piechoty zmechanizowanej i jej wsparcia ogniowego jest jeszcze archaiczny BWP-1, którego Borsuk ma zastąpić, i to jest ważniejszy program. Natomiast no, trzeba też pamiętać o jednej kwestii: wysłanie Rosomaków na Ukrainę ma jeden taki bardzo pozytywny skutek dla wojska polskiego i dla polskiego przemysłu. Bo do tej pory Rosomak testowany bojowo był w warunkach konfliktu asymetrycznego, tak, czyli Afganistan. Tak, Afganistan. Mhm. Te środki mhm. rażenia od drugiej strony były ograniczone. Tak, ma ukrywać, tak. Nie? natomiast... Tak. Te... tak zwane id RPG... tak. Natomiast na chwilę obecną zbierzemy bardzo dużo danych na temat tego, jak Rosomak spisuje się w warunkach konfliktu pełnoskalowego, a to może mieć bardzo pozytywny wpływ na to, jak zostanie zaprojektowany nowy kołowy transporter opancerzony. No, siłą rzeczy tutaj ważna będzie osłona balistyczna, a nie przeciwminowa. Tu, tu zmienia się ta relacja, tak. Być może tak, że trzeba zacząć naprawdę bardzo poważnie zastanawiać się, po pierwsze nad aktywną obroną dla wozów bojowych. To jest absolutny priorytet. Po drugie, być może trzeba pogodzić się z tym, że dla wozów tej klasy, czyli koły, transportery opancerzone, wozy piechoty, Trzeba siłą rzeczy wprowadzić także dodatkowo osłony balistyczne w postaci np. wybuchowych pancerzy reaktywnych. Coś, co do tej pory w Polsce się nie praktykowało, chociaż np. Amerykanie stosują takie rozwiązania powszechnie, Izraelczycy również, bo jednak no, nie ma co ukrywać. Bazowy pancerz Rosomaka do najwytrzymalszych nie należy. Damian, czyli ty, ty tak jak na tych słynnych ukraińskich memach, wszystko byś pancerzem reaktywnym obłożył? <laughs> Może nie, nie, nie aż tak, ale... Ale, ale informujemy, że coś. my się nie będziemy obkładać pancerzem w najbliższych nie. Defense Weekach, także tak. nie ma problemu. Tak. Jacku, twój komentarz. Rosomaki dla Ukrainy. Co ty o tym sądzisz? Przede wszystkim mówimy tutaj o pewnym kolejnym pakiecie pomocy, pragmatycznie uznając, że no, Ukraina musi mieć zdolności do odpierania tej agresji, ale za tym powinna iść oczywiście ta twarda diagnoza polegająca na tym, że z jednej strony to jest utrzymanie w ukraińskim wojsku pewnego sprzętu, który wymaga naszej strony, tutaj przemysłowej, ale też tej waluty, o której tutaj, Damianie, ty mówiłeś, i wydaje mi się, że to jest taka waluta bardzo niewidoczna. Ja na początku tej wojny nazwałem tą wojnę taką też wojną technologiczną. I walutą ukraińską, której powinniśmy wymagać za pomoc wojskową, jest know-how. Know-how dotyczący zachowania się poszczególnych jednostek sprzętu. Zachowania się też tak naprawdę samych ukraińskich jednostek z wykorzystaniem przykład takiego sprzętu jak nasze KTO. No i dodatkowo know-how polegający na tym, że urobek wywiadowczy, na przykład strony ukraiński wobec źródeł rosyjskich. Jak Rosjanie na przykład postrzegają użycie KTO? bo to jest zawsze to sprzężenie zwrotne. Czyli mamy dwie strony. Myśmy, my wysyłamy jakiś system uzbrojenia, on w jakimś stopniu wpływa na rzeczywistość pola walki. My zbieramy informacje, jak się zachowuje jednostka, na przykład nie wiem, wieża, zachowuje się cały pojazd, zachowuje się system łączności, ale też musimy mieć tą świadomość, że istotne jest, jak na przykład druga strona się uczy tego sprzętu jak się stara niwelować na przykład przewagi, które gwarantuje on stronie ukraińskiej. I to jest waluta, której powinniśmy żądać. Oczywiście my tak naprawdę no, nie będziemy w stanie powiedzieć, jakiej skali otrzymaliśmy tego typu informacje, i bardzo dobrze, bo no, to jest informacja najściślej tak naprawdę zaszeregowana, jeżeli chodzi o te klauzule tajności, ale to nie jest tak, że zawsze musi iść za tym konkretny, może to kontrowersyjnie zabrzmi, kontrakt które my będziemy wiedzieli, że na przykład nie strona walcząca, zapłaci tyle i tyle, bo ja z mojej perspektywy uważam, że powinniśmy oprócz tych kontraktów też dostrzegać tą, może nie wirtualną, bo to złe słowo, tą prawdziwą walutę, która może wpłynąć na nasze procesy zbrojeniowe. A na pewno na nasze procesy kształtowania się podejścia doktrynalnego, uczenia, szkolenia, czy też uczenia się przeciwnika, potencjalnego przeciwnika na flance wschodniej. No być może to powinno być mocniej zaakcentowane, bo często widzę tylko i wyłącznie tam jedną stronę medalu, gdzie no liczymy ile tak naprawdę konkretnych pieniędzy, transferów technologii. Ale ten urobek wywiadowczy, moim zdaniem, może być czasami o wiele bardziej cenny dla nas w dłuższej hmm. pewnym czasu niż obsługa, na przykład, nie wiem, serwisowanie tych 100 KTO, bo to tak jak powiedziałeś, Damianie, za chwilę się okaże, że na przykład my wprowadzimy pewne zmiany w działaniu naszych jednostek hmm. na tym sprzęcie, na KTO teraz, ale na KTO przyszłym. Czy nawet wobec tak naprawdę rosyjskiego sprzętu, który jest, czyli rosyjskich jednostek, które zwalczają, które pozwoliły ratować życie polskich żołnierzy w hipotetycznym konflikcie, gdyby on nastąpił, a nie tylko polskich, no bo mówimy o tej operacji sojuszniczej. Tak, jeszcze tylko na zakończenie, bo to jest taki mój trochę apel też do widzu, bo w naszym społeczeństwie jest tak, że bardzo często emocjonalnie podchodzimy do sprzętu produkowanego przez polski przemysł zbrojeniowy. Chodzi mi o to, że Kiedyś yy, z Rosomaka zrobiono Wunderwaffe i potem jak na przykład y, jakiś Rosomak został wysadzony naprawdę potężnym y, no tym ID-kiem, jak to się mówi, tak. to było wielkie zdziwienie, ale jak to? Nie róbmy z naszego uzbrojenia Wunderwaffe, to jest dobre uzbrojenie, żeby nie było, ale nie róbmy z niego Wunderwaffe, się potem nie byli zdziwieni, tylko zbierajmy dane, jak jeszcze można go poprawić. To samo działo się z Krabem i dzieje nadal, że robi się z niego Wunderwaffe, nie dostrzegając tego, że hmm, a może są pewne obszary, gdzie można go jeszcze poprawić, tak? Ale wróćmy do tego, powiem, Bajraktara, TB2, który no w pewnym momencie e, w, właśnie w kontekście konfliktu o Górski Karabach stał się gwiazdą, później e, pierwsza faza tak, wojny tak, e, na Ukrainie. To był e, no niemalże m, odmieniany przez wszystkie przypadki system uzbrojenia, który ma rewolucjonizować pole walki, zapominając, że zawsze system uzbrojenia jest widziany w perspektywie... Jego wpięcia raz w rzeczywistość pola walki, a więc zdefiniowana tutaj jest ta kwestia przez nasze wyszkolenie, nasze możliwości, inne systemy, w tym na przykład, nie wiem, rozpoznanie różnego typu elementy związane z obroną przeciwlotniczą, ale też przeciwnik tu definiuje dół no ale trochę w obronie naszego podejścia. Ja wiem, że te emocje my odczytujemy lepiej, bo my z nimi się stykamy na co dzień, ale zobaczcie jak panowie i państwo, jak tutaj ta kwestia zagranicznych czołgów w 16 była pompowana. No nawet jeżeli dzisiaj 16 pojawiłyby się nad polem walki, no, no to doszłoby do zmian, ale nie takich zmian, że za chwilę, nie wiem, Rosja by się zawinęła tak naprawdę z całymi Jestem wojskiem za Ural, tak? A mam wrażenie, że często zbyt mocno buduje się narrację, że dostarczenie jednego systemu odpowiednio wygeneruje przewagę strategiczną. To jest bzdura. To jest bzdura, dlatego że raz za tym stoją ludzie, za tym stoi ilość. Zatem stoi też jakość dowodzenia, jakość wykorzystania, rozpoznanie. No pociski e, manewrujące czy dalekiego zasięgu, jeżeli chodzi o rażenie na przykład takich celów jak bazy wojskowe, bazy logistyczne. Żeby w ogóle kogoś porazić, trzeba mieć rozpoznanie, tak? E, bez rozpoznania to sobie możemy strzelać w jakąkolwiek randomową stodołę gdzieś e, na, na, tak naprawdę za liniami wroga. Więc ja tutaj się przyłączam do tego, żebyśmy nie byli tak naprawdę może taką grupą odbiorców, tylko jednego filmika, z filmiku z Telegramu czy z portalu X, i za chwilę tak naprawdę definiowali swoje emocje przez jedno czy dwa zdjęcia. Bądźmy może trochę zdystansowani do tego. I przechodzimy do kolejnego tematu, który dla Państwa przygotowaliśmy. No właśnie, to jest bardzo niepokojąca informacja dotycząca kolejnych, właśnie fellerów związanych z F-35, zaginięcia samolotu. Damian, co wiemy o sprawie? Bo no, jesteśmy użytkownikiem F-35, będziemy, więc no, na pewno są to ważne dla nas informacje, co dzieje się z tym programem samolotu. Przede wszystkim znowu odniosę się tutaj do Wunderwaffe. Nie traktujmy sprzętu wojskowego jak, jakiejś super broni, która jest bezawaryjna no i tak dalej. Zdarzyła się awaria, pilot się katapultował, samolot poleciał dalej. Zaznaczę, to nie jest pierwszy w historii taki przypadek, że po, katapult, po katapultowaniu samolot e, poleciał dalej. E, był przypadek radzieckiego Omiga, który wleciał e, do Europy Zachodniej. Po tym, Przeleciał jak... prawie cały kontynent. Tak, cały no, tak, tak, kontynent. Więc nie jest to nic niezwykłego, to się zdarza. E, tym bardziej, że samoloty to jednak są dosyć złożone e, urządzenia. Natomiast jeżeli chodzi o samą maszynę, tutaj, jak rozmawialiśmy z kolegami w redakcji, hipoteza jest taka: doszło do awarii, pilot się katapultował, przy katapultowaniu uszkodzony został system AFF, przez co trudno było tą maszynę zidentyfikować. I teraz tak, to nie było tak, że nie mogli go wykryć, bo na pewno ten samolot w przestrzeni powietrznej w czasie pokoju nad Stanami Zjednoczonymi, Leciał e, z elementami, które zwiększają jego widmo radarowe, tak? Czyli, czyli był wykrywalny, że tak. Powiem. Tutaj trzeba dodać, że takie elementy są na przykład też stosowane przez tych użytkowników F35, którzy obsługiwali misję air Policingu, jeżeli dobrze pamiętam nad Bałtykiem, po to, żeby Rosjanie tak. się nie nauczyli, e, jakie są pełne kompetencje właśnie tych maszyn piątej generacji F35. Tak. E, więc e, maszyna była wykrywalna, trudno ją było zidentyfikować, czy to jest na pewno ta maszyna, no bo IFF nie odpowiadał. Samolot, z tego co ja się na chwilę obecną orientuję, już spadł, znaleziono jego wrak. No, chyba na szczęście nikogo postronnego nie poszkodował ten wypadek. Natomiast jeżeli chodzi o maszynę, jeszcze to tak. Z tego co się orientuje, to był F-35B należący do Korpusu Piechoty Morskiej. I tutaj taka bardzo ważna kwestia, którą trzeba wyjaśnić. Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych od już dobrych kilku lat. E, boryka się z problemami budżetowymi. W porównaniu do armii amerykańskiej, sił powietrznych czy marynarki wojennej, to że tak powiem, e, Korpus Piechoty Morskiej to jest ten najbardziej ubogi brat. E, I Korpus Piechoty Morskiej musi e, nawet nie tyle ciąć budżet, co nim bardzo żonglować, żeby zachować swoje te podstawowe zdolności. E, w ogóle piechota morska ma od dłuższego czasu problemy z, ze swoim lotnictwem, bo tutaj nie tylko F35 mają problemy, mają problemy też starsze maszyny takie jak FA18. Także nie ekstrapolowałbym tego na ogół floty, no, ale też powiedzmy szczerze, no, F35 stał się maszyną bardzo popularną. Tak. Jest budowany w skali, bym powiedział, takiego samolotu ogólnonatowskiego, wręcz patrząc na nowe zakupy. Tak. No i to nie jest tak, że te samoloty spadają, czy piloci się katapultują codziennie. Ja mam wrażenie, że. Za... Niestety konstrukcja F-35 przeżywa takie, taką sinusoidę, od fascynacji, po totalną krytykę, od totalnej krytyki, bo za chwilę przyjdzie kontrakt, bo jakieś inne państwo po prostu uzna, że to jest istotne, posiadać takie maszyny o takich walorach, niezależnie od jego modelu, to za chwilę będziemy mówić, że to jest maszyna przełomowa i, i tak mm -hmm. naprawdę niszcząca wszystkie możliwe systemy baniek, antydostępowych, bo to, no, też już e, takowe tutaj narracje się pojawiają właśnie w kontekście a2AD. No i mówię, trzeba wyważyć, tak? trzeba odejść od tego. Interesująca jest ta kwestia zawsze poszukiwania wraku i zabezpieczenia wrakowiska, dlatego że te maszyny no, mogą mieć awarię, ale trzeba zabezpieczyć i odnaleźć jak najszybciej, dlatego że druga strona będzie szukać jej bardzo sprawnie. Pamiętajmy, że Całkiem niedawno doszło do chociażby tutaj katastrofy amerykańskiego systemu bezzałogowego Od razu systemy, nurkowie popłynęli po to, żeby zabezpieczyć, żeby nie wpadło to w ręce Rosjan. Czyli, no, pamiętamy sytuację nad Bałkanami pewnie, gdzie F-117 amerykański został stracony. Jak szybko na przykład chińscy turyści się pojawili w tych górach z plecakami szukając każdej śrubki, która mogłaby potencjalnie wzmocnić know-how Strony chińskiej, więc tutaj ja bym też nie przywiązywał jakiejś wielkiej wagi do. Konkretnego zdarzenia. To będzie rozstrzygnięte przez zarówno śledczych, jak i, i tak naprawdę pewnie firma będzie zainteresowana sprawdzeniem. To jest normalna rzecz, że tego typu skomplikowane systemy mogą mieć awarie, mogą mieć problemy, ale z drugiej strony, no mówię, o wiele ciekawsza jest ta kwestia wyścigu po tą technologię. I na pewno ja powiem tak: na pewno tyle państw nie patrzyłoby na to F35, gdyby nie była to maszyna sprawdzona i maszyna, która gwarantuje jakieś kompetencje tak. kluczowe dla. Sił powietrznych, w tym przypadku y, tej struktury powietrznej Korpusu Piotr Pamiętajmy, że są też trochę inne maszyny, niż y, y, bardziej maszyny, skomplikowane tak. konstrukcyjnie, też. Tak, no w tym wypadku Wrak F-35 faktycznie byłby wielką gratką dla służb wywiadowczych, więc tych turystów trzeba odgonić jak najszybciej. Ja bym się nie zdziwił, jakby już dodrze pełne turystów gdzieś tam ścigały to Wrakowiejsko. No cóż, coś poradzić, czasem mają bardzo turystyczne. Jeszcze na sam koniec przygotowaliśmy dla Państwa materiał wideo, bo wprowadziliśmy do naszego cyklu analizy. oglądamy z Państwem materiał wideo. I w tym wypadku zobaczymy, no właśnie, rajd rosyjskiego T-90, który został zaatakowany bez załogowca. I co się wydarzyło, za chwilę Państwo zobaczą i przeanalizujemy sprawę dla Was. Damianie, co widzieliśmy? Zniszczony czołg, niezniszczony, była dyskusja w mediach społecznościowych, bardzo burzliwa, co tam się wydarzyło. E, przede wszystkim tak. E, niewielki dron e, uzbrojony w 40-milimetrowe granaty, e, no, nękał tak naprawdę czołg T90. I teraz bardzo ważna uwaga: najprawdopodobniej to były granaty odłąkowe, a nie tak zwane granaty HEDP, czyli wybuchowe o podwójnym zastosowaniu z niewielką głowicą kumulacyjną. Czyli tak naprawdę pancerza czołgu nijak nie były w stanie e, pokonać. E, to co widzimy, to przede wszystkim tak. Pierwszy zrzucony granat wybucha na wieży. Mógł on oczywiście w jakimś stopniu odłamkami uszkodzić peryskopy, e, być może elektroptykę, tu w szczególności dowódcy, ponieważ ona jest cofnięta bardziej do tyłu, e, a ten granat wybuch właśnie pomiędzy włazami dowódcy i działonowego. Natomiast trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Elektrooptyka na czołgach po pierwsze jest chroniona pancernymi osłonami, które spokojnie takie odłamki zatrzymają. Więc tutaj, że tak powiem, odłamek musi uderzyć bezpośrednio w szkło chroniące tak zwane zwierciadło celownika. Bo trzeba pamiętać, że to, co wystaje ponad pancerz, to nie jest celownik sam w sobie. To jest tak naprawdę osłona zwierciadła i systemu jego stabilizacji a sama elektroptyka jest pod pancerzem schowana. E, więc tutaj można uszkodzić tak naprawdę tylko to, to, to zwierciadło. Oczywiście tak? to sprawia, że celownik jest wtedy niesprawny, ale nie trzeba cał, całości wymieniać. E, druga sprawa. Przy drugim uderzeniu granatu doszło do za, zapłonu i tak naprawdę wystrzelenia e, granatów dymnych. To widzimy ten biały dym, to są granaty dymne. Właśnie sugerowano, że spłonął czołg i to jest dym z płonącego czołgu. Nie, to były granaty dymne, Natomiast jeszcze kwestia tego, że ten T90 tam pewnym momencie zaczyna czarnym dymem z rury wydechowej, z kolektora wydechowego, fachowej terminologii używając. No, to jest normalne dla rosyjskich czołgów wyposażonych. No, ich ślad węglowy jest trochę większy. Tak, byśmy powiedzieli. W silniki wysokoprężne, rodziny W, to, to jeszcze te silniki wywodzą się ze sławnego W2, stosowanego choćby w T34 w okresie II wojny światowej. No, te silniki mają to do siebie, że po prostu jak się doda gazu, to one bardzo lubią czarnym dymem kopcić. Natomiast ten wóz, powiem tak, nie został zniszczony. Być może odniósł jakieś tam kosmetyczne uszkodzenia, być może załoga została rozproszona, jeżeli chodzi o zadanie, które mieli wykonać, przepłoszona, bo na pewno musieli brać pod uwagę to, że skoro już atakuje ich taki niewielki dron, to może coś cięższego przylecieć i tu już skończą się żarty. Natomiast, no, to jest kolejny właśnie przykład tego, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do tego typu materiałów filmowych. Które są też odpowiednio cięte, bo chciałem zwrócić uwagę, jak tylko poszedł czarnym silnika, czołg zaczął na wstecznym jechać. Mamy cięcie. Tak, to są klipy. klipy. Ale to nie jest materiał taka surowka, którą możemy analizować z perspektywy no, narzędzi analitycznych. To jest po prostu klip, który już wcześniej został przygotowany dla nas. Tak, tak, tak dokładnie. I on ma budzić oczywiście odpowiednie skojarzenia, emocji i tak dalej. No i też trzeba brać tutaj pod uwagę kilka takich czynników. To znaczy, po pierwsze, tego typu drony jak najbardziej są przydatne. Nawet jeżeli są uzbrojone w tego typu granaty, mogą taki czołg na przykład, jego załogę rozproszyć od wykonywanego za zadania, mogą atakować lżejsze cele, choćby piechotę. No tutaj przy piechocie te granaty już by zaczęły siać yy, Albo z niego Stacjonarnie rozstawiona bateria działu, tak? A Amunicja. Przypomnijmy, jest także materiał wideo dostępny w internecie, gdzie takim dronem wlatuje na pakę ciężarówki wypełnionej rosyjskimi żołnierzami ukraiński no i tu, operator. I tu już mamy, ale moim zdaniem też nie możemy pójść w kierunku uniwersalnego zabójcy czołgów. Tak. Mam wrażenie, że dzisiaj tak naprawdę nagle się wykreowała emocja, że każdy kupujący cywilnego bezzałogowca. I, I używający tak naprawdę granatu, czy granatu młodzieżowego, czy granatu odpowiednio przygotowanego pod te już właśnie systemy to no jest w stanie pokonać każdy cel, zniszczyć wszystko. Ma... Poza tym dochodzi tu jeszcze jeden aspekt, o którym się jeszcze mało mówi, a do którego przygotowują się Rosjanie, przygotowują się Ukraińcy, zaczynają stosować te rozwiązania powoli. Zachód również, to rozmawialiśmy w Londynie, Jacek no o tym. No. Y Przede wszystkim zagłuszanie. Już na wozach bojowych niewielkie systemy zagłuszania pola walki, tylko każdy wóz bojowy ma własne. A to zagłuszarki. mogliśmy tutaj Państwu przekazać, że już się toczy tak naprawdę widoczny wyścig technologiczny, bo jedno stoisko załóżmy systemem bezzałogowego statku latającego i jest tak naprawdę odbiciem innego stoiska z systemem albo zwalczania, albo zagłuszania, albo wykrywania, albo wszystkiego tak. w jednym. I to tak naprawdę dotyczy i obiektów infrastruktury krytycznej, tak jak mówisz, też pojazdów. Więc no to Eldorado, tych operatorów bezogowych statków powietrznych, czy z tych systemów latających, które są często improwizowane, to też się skończy. Prędzej czy później? Moim zdaniem prędzej. Już widzę, jak Rosjanie zamontują takie zagłuszacze, czym to się skończy. Prawdopodobnie znowu zerwie im łączność, ale tutaj postawimy kropkę. No, ale ja rozumiem, że odwołujesz się do pierwszych 91 dni raportu Rosji, który wskazywał, że walka radioelektroniczna np. z Sił Powietrznych Rosyjskich była ograniczona dlatego, że ich zasobniki ograniczały im zdolności do działania. Tak, tak. to jest między innymi jed, jeden z tych wniosków, natomiast tutaj postawimy kropkę. Bardzo dziękujemy Państwu, że są Państwo z nami. Przyp e, przypominam, że warto łapkę w górę dać, warto zasubskrybować nasz kanał e, i zapraszamy do kolejnych odcinków, a także do śledzenia naszych materiałów wideo na platformie YouTube. Ze swojej strony bardzo dziękuję. Michał Bruszewski, Jacek Raubo, idziemy na radkę.